skansen zakładu taboru Karsznice w Zduńskiej Woli, Karsznicach, funkcjonuje od blisko 20 lat. Los tego miejsca kilkakrotnie stawał pod znakiem zapytania, bowiem ciągle brakuje pieniędzy na utrzymanie placówki. Okazuje się, że jeden z poważnych problemów skansen ma poza sobą. Warszawskie Muzeum Kolejnictwa nie zabierze stąd swoich 13 eksponatów, czyli zabytkowych lokomotyw. Zmieni się też umowa na prowadzenie skansenu. Nowa umowa zostanie zawarta pomiędzy Karsznicką Placówką a Urzędem Miasta Zduńska Wola. Ureguluje ona współpracę w zakresie użyczenia i modernizacji 6 parowozów, 6 wagonów oraz kolejowego dźwigu. Nie czekając na działania Urzędu Miasta, karszniccy kolejarze porządkują teren skansenu. Pan Czesław Boczek pracował na kolei ponad 40 lat. Ci ludzie to są moi koledzy młodsi, którzy podtrzymali mnie na duchu i powiedzą: Czesław, zakładaj stowarzyszenie, my ci pomożemy, nie będziemy czekać, nie czekamy, bo obiecane mieliśmy, że dostaniemy tu pracowników do uporządkowania terenu skansenu. No, nie czekamy na tych pracowników, którzy mieli tutaj dojechać, dojść. Robimy to we własnym zakresie. Nie ma jeszcze stowarzyszenia, ale jest chęć, jest entuzjazm. Proszę zobaczyć, ludzie przyszli, pracują, ale będzie ich więcej. Nie wyobrażamy bez skansenu tu naszej lokomotywowni. Mój ojciec jeździł na tych parowozach, które tu stoją. Później ja przejąłem po nim, jeździłem na elektrowozach. Jestem obecnie na emeryturze. No. Urząd Miasta no, zrobił coś, nie coś zrobił, bo właściwie dużo zrobił w temacie wydania pieniędzy na poszczególne, tutaj Państwo obejrzeli, eksponaty, bo są zrobione 3 lokomotywy parowe, 3 lokomotywy spalinowe i jest lokomotywa parowa PX, która jest przy trasie tam. No, to jest nasza chluba i cieszymy się z tych eksponatów, które zostały zrobione. Urząd Miasta w Zduńskiej Woli jest właścicielem terenu skansenu od 2009 roku. Od tego czasu odrestaurowano 7 lokomotyw za łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Miasto nadal zamierza ułożyć na skansen. Miasto jak najbardziej w tym roku zarezerwowało i możliwości, środki na to, aby tam uporządkować ten teren. Także w tym roku te prace na pewno ruszą. To, że w tej chwili mieszkańcy Karsznic czy społeczność lokalna osiedla Karsznice w jakiś sposób na terenie skansenu już pewne kroki robi, to dobrze. Na pewno miasto będzie tutaj z nimi współpracować. Jest również inicjatywa powołania stowarzyszenia, które miasto będzie wspierać i które mogłoby w jakiś sposób wspomóc teren skansenu. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że możliwości samorządów są dosyć ograniczone, jest wiele potrzeb, ale z całą pewnością i teren skansenu i obiekty znajdujące się na terenie skansenu są ważne dla miasta i poczynimy wszelkie kroki, żeby skansen w najbliższej przyszłości był wizytówką miasta. Na oglądanie zabytkowych lokomotyw przyjeżdżają ludzie nie tylko z całej Polski. Bywają też goście z zagranicy czy nawet z Chin. Jednak to miejsce jest wyjątkowe przede wszystkim dla mieszkańców Karsznic, którzy nie wyobrażają sobie miasta bez skansenu. Urzędnicy zapewniają, że znajdą pieniądze, aby jeszcze w tym roku skansen zaczął odzyskiwać dawną świetność.